Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozważać zagadnienie rozróżniania między prawdziwym ożywieniem, a nieprawdziwym ożywieniem. Dzisiaj z nami są Kasia, Estera i Wiktor, a ja nazywam się Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy ten czas i możemy razem studiować Twoje słowo. Daj nam mądrości, bądź z nami Duchem Twoim Świętym i spraw, Panie, aby wszystko, co tutaj powiemy, było zgodnie z wolą Twoją. Dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nasze studium rozpocznę takim bardzo ciekawym i uważam bardzo istotnym cytatem Ellen White z książki Wielki Bój. W wielu przebudzeniach religijnych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 50 lat, działały w mniejszym lub większym stopniu te same czynniki, które ujawnią się w przyszłości, w ruchach o większym zasięgu. Już dzisiaj daje się zauważyć emocjonalne podniecenie i takie pomieszanie prawdy z fałszem, że doskonale potrafi to wprowadzić w błąd. Jednak nikt nie musi być zwiedziony. W świetle Słowa Bożego nie trudno rozpoznać charakter tych ruchów. Tam, gdzie odrzuca się świadectwo Biblii i odwraca od jej jasnych, badających serca prawd, które wymagają samozaparcia i wyrzeczenia się świata, tam możemy być tego pewni, Bóg nie udziela swego błogosławieństwa. Tutaj naprawdę jest wiele prawd i wielka głębia. Mianowicie już w czasach Ellen White były ruchy przebudzenia, ożywienia. Jest tu powiedziane, że w wielu przebudzeniach religijnych, jakie miały miejsce, działały w mniejszym lub większym stopniu te same czynniki, które ujawnią się w przyszłości i to w większym zasięgu. Czy możemy mówić o tym, że dzisiaj są takie ruchy przebudzeniowe? W różnych kościołach? Tak, widzimy, słyszymy o takich. Na przykład w Kościele katolickim są ruchy przebudzeniowe? Tak. Dookoła nas? Tak, są. Tak. Czy w innych kościołach też można zauważyć to? Też. Szczególnie w tych protestanckich. Tak. Są właśnie takie ożywienia. I powstaje pytanie, jak do tego podejść. No bo w Kościele katolickim jest, w różnych kościołach protestanckich, czy to wszystko pochodzi od Boga? To jest zasadnicze pytanie. Chodzi o to, żebyśmy umieli rozróżniać, co pochodzi od Boga, co jest dobre, co można ewentualnie zaakceptować i u nas, a co nie. Tak, tutaj jeszcze jeden jest taki element. Mianowicie, że można rozpoznać, czy to jest ożywienie od Boga, czy nie. A jak można rozpoznać?
W jaki sposób możemy poznać, czy to jest ożywienie pochodzące od Boga? Na jakiej podstawie? Jeżeli Pismo Święte jest podstawą i sercem ożywienia, to jest to od Boga. Jeżeli ci ludzie zachowują prawo Boże i chcą być Bogu posłuszni, studiują Go, nie lekceważą Bożego Słowa, no i owoce później przynoszą te, o jakim pisze Słowo Boże. Mhm. Więc przede wszystkim na podstawie Słowa Bożego, w świetle Słowa Bożego, nie trudno rozpoznać charakter tych ruchów. W świetle Słowa Bożego. A co sądzicie o takim wyrażeniu? Już dzisiaj daje się zauważyć emocjonalne podniecenie i pomieszanie prawdy z fałszem. Czy spotkaliście się z tym już kiedyś? Może opowiem swoje doświadczenia. Kiedyś byłem na takim zgromadzeniu i tam było dosyć głośno. Była głośna muzyka, tańce, śpiewy i pastor głośno też krzyczał, że kto nie śpiewa, nie tańczy i kto nie unosi rąk do góry, w tym jest diabeł. I tutaj jakby zacząłem wtedy się zastanawiać, czy naprawdę ożywienie zawsze powinno być emocjonalne i towarzyszyć temu emocji, czy Duch Święty też nie działa w cichości nieraz i w skromności. Jest taki tekst biblijny, który mówi: Panie, Panie, czyśmy nie mówili w imieniu Twoim. W imieniu Twoim tak cuda czynili, a Jezus powie: nie znam was. Czy to można w jakiś sposób zrozumieć? Jeśli w imieniu Jezusa czyni się cuda, nawet ci ludzie naprawdę wołali do Pana: Panie, Panie. A Pan powie: przecież ja was nie znam. Jak to pogodzić? No to musieli być ludzie wierzący, którzy odwoływali się do Pana. Jeżeli znamy Boga, to powinniśmy przestrzegać Jego przekazań przede wszystkim. I na podstawie Pisma Świętego możemy stwierdzić, czy człowiek rzeczywiście mówi to, co mówi Pismo Święte, czy mówi to, co mówi przeciwnik. No właśnie, ze zwiedzeniami mi się wydaje, że jest tak, że trudno jest rozpoznać, dlatego że ktoś najczęściej mówi w tym imieniu Pana, tak? Że ktoś chce uwielbiać Go, wywyższać Go i tak naprawdę jest dosyć ciężko rozróżnić, jakiego ducha posiada ktoś, tak? Jeżeli jest coś od Boga, to wydaje mi się, że skoro Bóg dał swoje słowo, to musi być ono zgodne, tak jak już mówiliśmy, ze Słowem Bożym. Więc to jest nasze jakby credo tego wszystkiego. I studiowanie go i nie działanie na emocjach jest bardzo ważne. Bo jesteśmy jednak w świecie bardzo, no jesteśmy osobami emocjonalnymi, tak? I bardzo łatwo manipulować nami przez właśnie pewne emocje. I dlatego mamy słowo, myślę, też Boże. Żeby to nasze emocje nie górowały nad wolą Bożą. I żeby to korygować ze Słowem Bożym. Dokładnie. I właśnie chciałam tutaj taką myśl przytoczyć. Wszelkie ożywienia, które nie podkreślają potrzeby skruchy z powodu świadomego łamania prawa Bożego, są z góry podejrzane. Więc jeżeli zobaczymy jakieś ożywienia, to myślę, że dobrze jest przyglądać się im, zobaczyć, dokąd to, do czego to prowadzi. Jeszcze jest powiedziane też w Pismie Świętym, że jeżeli sprawa jest od Pana Boga, to się ustoje. Jeżeli nie, to sama runie. I czasami jest tak, że wystarczy trochę czasu i widzimy, że jak jest to sprawa nie od Boga, to sama po prostu no, się nie ustoje. Mnie nieraz zastanawiało to, bo spotykałem się z różnymi ludźmi. Jak to się dzieje, że ludzie potrafią akceptować
nazwijmy to głupstwa różne. Takie poglądy, które no, wydają się od razu na pierwszy rzut oka, że są błędne i bałamutne. Ale pomyślmy, ile jest ugrupowań chrześcijańskich. Setki. I są zwolennicy, którzy akceptują to. A inni patrzą i mówią, że to jest nie do przyjęcia. Gdzieś jest przecież ten błąd, a jednak ludzie to akceptują. Jak myślimy, dlaczego? Ja myślę, że czasami jest tak, że ludzi po prostu jest brak poznania Słowa Bożego. A szatan korzysta z tego i powiedzmy potrafię przekazać 95% prawdy i wszystko jest okej. Okay. Nic nie widzimy, prawda? Ale chodzi o to, że on też przekaże tych 5% tak zwanych nieprawdy. I tutaj może być pułapka dla ludzi, którzy nie studiują Słowa Bożego i nie znają prawd biblijnych. Akurat wczoraj czytałam taki artykuł o dziewczynie, która była świadkiem Jehowy, mama zostawiła ją. I pierwszą była bardzo załamana. Pierwszą osobą, którą napotkała, była jej koleżanka, która ją zetknęła z kościołem tym powszechnym. I ona bardzo zachwyciła się no, tą nauką, tym obrazem, przed którym się modliła i tak dalej. Do tego czasu tam jest, ale ta osoba nie czyta Słowa Bożego, żeby porównywać, czy to, co napotkała nowego, jest zgodne ze Słowem Bożym. Myślę, że często działamy na zasadzie naszych wyobrażeń i naszych doświadczeń. Pewne doświadczenia nas spotykają, jeżeli nie zetkniemy się z prawdziwym źródłem, z tym źródłem prawdy, to tworzymy sobie pewne wyobrażenie o czymś. I na podstawie tego wyobrażenia działamy, w to wierzymy, to co nam się wydaje słuszne. I dlatego tak ważną rzeczą jest, jeszcze raz wracając do właśnie Słowa Bożego, tak ważną rzeczą jest Słowo Boże. Bo to jest coś, co już nie musimy chodzić po omacku, nie musimy sobie kreować, nie musimy sobie wyobrażać, że tak jest. Po prostu możemy w to uwierzyć. Być może też działa tutaj pewien autorytet. Jeżeli Boga mamy za najwyższy autorytet, a nie własne ja, to jestem pewna, że z czasem dojdziemy do tego, że to, co Bóg daje i będziemy szanować Jego wolę. Tak jest najlepsze i będziemy szanować Jego wolę. To, co On uważa za słuszne, co powinniśmy czynić. Jest ciekawą rzeczą, że Jezus, kiedy rozmawiał z Żydami, przywódcami, zarzucił im, że oni nie znają Pisma. Błądzicie, nie znając Pisma. No wiecie, taki zarzut postawić komuś, kto siedzi w tym, to byli ci tak zwani uczeni w Piśmie, zakonoznawcy, a Jezus im powiedział, nie znacie Pisma. Czy naprawdę znali, czy nie znali? Czy Jezus miał rację, czy nie? Myślę, że literalnie znali to Pismo, tylko że brak było wykonania. To był problem. Nie było może, w tym ducha. A może jeszcze coś innego? Nie było w tym ducha. Nie było w tym ducha. No, czasami jeżeli chcemy jakąś prawdę poprzeć, to pewnie coś tam znajdziemy na poparcie tego. Być może oni też popierali to, co chcieli poprzeć. Widzieli w Słowie Bożym to, co chcieli widzieć. Właśnie jest w tym coś, bo gdy popatrzymy na przykład na Żydów, to oni wyraźnie opowiadają się za tym, że najważniejszy to jest zakon, czyli pięcioksiąg mojżeszowy. A z pięcioksięgu najważniejsza jest piąta księga mojżeszowa. No, a proroctwa już i tak dalej mają mniejszą wartość. Nawet nie zalecają czytać 53 rozdziału Księgi Izajasza. I ja to zauważam, że jest pośród innych ugrupowań. Tego nie czytajcie, to jest mniej ważne.
Ja pamiętam, jak pewien duchowny powiedział na przykład, my jesteśmy protestantami i dla nas ważniejszy jest list do Rzymian niż list Jakuba. Co to znaczy? No coś tam napisał, bo ja postawiłem takie pytanie odnośnie uczynków. W liście Jakuba jest napisane o uczynkach. Widzicie, że wiara jest z uczynków, a nie tylko powiedzmy miłość. Pokazuje, mówię, ja ci pokażę moją wiarę z uczynków, list Jakuba. Więc mówi o uczynkach. A list do Rzymian bardzo dużo mówi na temat miłości. Usprawiedliwienie z wiary. No więc ten duchowny protestancki powiedział, że my bardziej cenimy list do Rzymian. Chodzi mi o to, że nawet mając Pismo Święte, możemy błądzić, wybierając niektóre księgi, wybierając pewne wersety, które nam pasują. Tak robił szatan. Wybrał coś tam i przyszedł do Jezusa i mówi, napisano. Wiele rzeczy jest napisano, ale rzeczywiście trzeba badać to dokładnie, dogłębnie, żeby sprawdzić, czy tak naprawdę jest. Bo wielu da się zwieść. A różne czynniki tutaj są. Czytaliśmy o emocjach. One odgrywają bardzo dużą rolę. Tak. Dobrze jest właśnie, kiedy czytając Słowo Boże, idzie się taką środkową drogą, nie popadając ani w formalizm, ani w fanatyzm, a ma się ducha pokory, skruchy i silną wiarę na co dzień studiując Słowo Boże i wtedy Pan Bóg prowadzi nas do takiej naprawdę wielkiej z Nim bliskości. Wtedy możemy zacząć nieraz takie ożywienie, grupki, parę grupka tu, grupka tam i wtedy zaczyna się misja, działanie coś dobrego. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tych emocjach trochę, że mi się kojarzą niektóre zgromadzenia chrześcijańskie, nie tylko chrześcijańskie, bo to nie tylko jest w chrześcijańskich zgromadzeniach, z takimi ludami z Afryki, które skaczą dookoła ogniska, są bębeny, prawda, i oni się po prostu w pewnym momencie wpadają w trans. No i wtedy mają swoje praktyki, które wykonują. Tak samo w chrześcijaństwie może być, powiedzmy, głośna muzyka, głośne bębeny, może tak nazwijmy też. I człowiek wtedy nie odbiera Pana Boga rozumem, tylko emocji. Wtedy emocje zasłaniają nam prawdziwe oblicze Pana Boga. Mhm. Właśnie psychologia współczesna nam mówi o tym, że ludzie prędzej pójdą za emocjami niż za rozumem. Niektórzy może nawet tego nie wiedzieli, czy nie rozumieli, ale tak postępowali. Taki Hitler na przykład polegał na emocjach. Zaczął krzyczeć, wzywać, zwyciężymy i tak dalej. To wszyscy heil, heil i szli za nim. A przecież on ich prowadził na śmierć, a ludzie szli. I dlatego jest bardzo niebezpieczne, kiedy się kieruje emocjami. Natomiast jeśli się tylko będziemy kierować, nie powiem rozumem, ale religia bez tego elementu emocjonalnego, czy ona jest dobra? Jeśli mówimy o emocjach, to przede wszystkim miłość. No, czy religia bez miłości dobra będzie? Uczucia do drugiej osoby? No na pewno nie. Myślę, że tutaj musimy powiedzieć, że tu musi być pewna równowaga w tym wszystkim. Jeżeli będziemy mieli same regułki, same prawo przed oczami tylko,
no to to jest prosta droga do jakiegoś formalizmu, do takiej tylko formalnej strony naszego życia chrześcijańskiego. Jeżeli będziemy chwytać się emocjami znowu, możemy wpaść w drugą skrajność. Tutaj jest właśnie miejsce na to wyważenie i myślę, że Pan Bóg jest Bogiem miłości. Nawet prawo, które dał, to jest prawo miłości. I to jest bardzo... To powinno wywoływać w nas duże emocje. Powinno wywoływać w nas bardzo takie jakieś emocjonalne podejście do tego. Nie przekreślając oczywiście Słowa Bożego i tego, co jest prawdą. To idzie w parze, dlatego że Bóg dał prawo i wierzę w to, że to jest prawo miłości i te uczucia muszą być w stosunku do Niego. I do bliźnich. Miłość mi się kojarzy przede wszystkim z owocami miłości. Więc jak mówimy tylko o miłości, a nie ma tych owoców, to nasze mówienie jest puste, bezowocne. Nie wiem, czy doznaliście kiedyś uczucia, jeżeli możecie komuś opowiadać o Chrystusie, to czy jest to dla was obojętne wewnątrz, czy raczej odczuwacie jakieś pewne emocje? Jest to związane z emocjami. Myślę tak. Ja przynajmniej zawsze to we mnie wzbudza pewną radość i do domu się idzie jakby 2 metry nad ziemią, tak? Człowiek jest szczęśliwy, więc to są prawdziwe emocje, które wywołane są też czymś, co jest, myślę, bardzo właściwym. Dzieleniem się Chrystusem z innymi. Tak, więc dlatego Pismo mówi, kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, to kłamcą jest. Więc mówić, że się zna i emocje i tak dalej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to przestrzeganie prawa Bożego. No, ale znamy takie przypadki ludzi nawet, którzy są bardzo formalni. Tego nie rusz, tu ci nie wolno w zborze. Dzieci trzeba trzymać krótko. Nie wolno nic szeptać, bo z tym podobne. Spotkaliście się z tym? Jak wam się to podoba? Nie podoba mi się to, dlatego że dzieci powinny się czuć dobrze w zgromadzeniu. Czasami rzeczywiście dziecko się zachowuje nieprzewidywalnie trochę, no to wtedy rodzic reaguje, bierze to dziecko. Ale jeżeli to dziecko będzie źle się czuło, niczego nie będzie kojarzyło dobrych momentów z danym miejscem zgromadzeń, nabożeństw, to ono w przyszłości to zostawi i ono nie będzie przychodziło. Ono musi czuć ciepło i miłość w tym miejscu. Same prawo bez miłości może doprowadzić do absurdu. I wtedy człowiek będzie tylko patrzył w prawo, czy dobrze robię, prawda? A ta miłość i to, ta służba na rzecz drugich ludzi to będzie gdzieś na drugim planie. I najczęściej doprowadza, bo mieliśmy w historii przykłady wielokrotnie wojen gdzieś religijnych. I do niczego to raczej dobrego nie doprowadziło. Tak. Jedno i drugie jest potrzebne. Tylko mówić o miłości, jeśli się nie zna zasad prawa, to można pobłądzić strasznie. My wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jak potrafią zabijać to bliskich swoich. I to w imię, bym powiedział, no, religii, prawa, bo coś tam nie tak zrobił, jak trzeba. No, wojny nawet były, nie mówiąc już o poszczególnych przypadkach, jednostkach, ale całe wojny w imię jakiegoś prawa, bo to musi być tak. Dlatego tak ważne jest, żeby umieć pogodzić prawo i miłość. To jedna rzecz, ale gdy mówimy o ożywieniu. Ożywienie może być bez przestrzegania prawa. Bez, nie wiem, pragniemy ożywienia. Czy powinniśmy w Piśmie Świętym teraz szukać wszystkich jego
nakazów, żeby to ożywienie było lepsze? Tak, oczywiście. Studiując Słowo Boże, mając kontakt z Bogiem na co dzień, codziennie przygotowując się do życia w ciągu dnia, żeby nas Bóg prowadził, to prowadzi do ożywienia. I tu właśnie chciałam przytoczyć, że autentyczne ożywienia stawiają na pierwszym miejscu służbę. Prawdziwa reformacja uznaje zmianę sposobu życia za największy cud. Natomiast fałszywe ożywienia charakteryzują się akcentowaniem cudów. Fałszywe ożywienia podkreślają widowiskowe znaki cuda. Do tego jeszcze przyjdziemy. Ale gdy chodzi o takie prawdy konkretne, różne mamy zalecenia w Słowie Bożym, bym powiedział przepisy nawet. Tego nie jedz, a tego się trzymaj. Jakieś tam były przepisy w Starym Testamencie, że barierki powinny być, jak budujesz się, czy jak widzisz, masz wołu i ten wół w bodzie, to trzeba go zabić. Tym podobne sprawy. Czy powinniśmy szukać takich wszystkich przepisów w Piśmie Świętym, jeśli pragniemy ożywienia? Powinniśmy przede wszystkim patrzeć na Jezusa i postępować tak, jak postępował Jezus. Jezus wiele razy podkreślał, że te wszystkie przepisy, które tam bezsensowne nieraz, są niczego nie warte bez miłości. Czy powinniśmy patrzeć na Jezusa i naśladować Jego w tym wszystkim? Ale oczywiście, jeżeli ma się gospodarstwo i ma się byka, no to trzeba go zamknąć, żeby on nie zrobił nikomu krzywdy. No, musimy myśleć o tym, czy to były bezsensowne przepisy. Na pewno co w Biblii jest napisane, to jest dobre. Trzeba rozumieć sens sytuacji, jaka wtedy była, jakie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie na dzisiaj. Bo możemy popaść właśnie w taki błąd, że będziemy zwracać uwagę to, co w Nowym Testamencie jest napisane, co Pan Jezus powiedział, a tam to Stary Testament, to szkoda to czytać może nawet. Ważne jest, żebyśmy czytali to Pismo Święte całe, od początku do końca. I wszystko, całe Pismo od Boga jest natchnione, więc jeśli spotkam się z jakimś zagadnieniem, to przemyśleć, czy ja to robię, czy to realizuję. No tak jest napisane. Jak to należy rozumieć? Może omówić z kimś innym. Nie? I nagle dojdę do przekonania, ja tego nie praktykowałem. Jeśli ożywienie ma być i reformacja, to coś muszę zmienić, zreformować w moim życiu. Dlatego jest ważne, żebyśmy czytali i teraz mamy zalecenia na przykład, żeby czytać Pismo Święte systematycznie, jeden rozdział dziennie, a do najbliższych wyborów Generalnej Konferencji będziemy mieli przeczytane Pismo Święte. Ja czytam codziennie, teraz jesteśmy chyba przy... Psalmie. Psalmie dziewiątym. Dziesiątym już dzisiaj. Dzisiaj dziesiąty będzie. No, kto chce, to może dzisiaj przeczytać już dziesiąty. Ale... Czytaliśmy, wczoraj był dziewiąty rozdział. Więc systematycznie czytajmy i praktykować, co jest napisane. Żebyśmy nie opuszczali, bo Żydzi opuszczali. Co im pasowało, to przeczytali, co nie, to nie. Dzisiaj też można mieć przeznaczone, tyle jest Ewangelii na dzień dzisiejszy, to jest przeznaczone na ten czas. Można to czytać, a innych rzeczy nie. To wszystko jest od Boga i trzeba się zastanawiać nad każdym przepisem, prawem, które dał Bóg. No a jeśli chodzi o fanatyzm, może to zagrażać nam? Czy prawdziwemu ożywieniu może zagrażać fanatyzm? Tak, może.
też. Jak się fanatyzm objawia? Co byśmy nazwali fanatyzmem? O, na przykład, no my akurat dzisiaj mamy długie sukienki, bo tak nosimy, tak czasami w sobotę ja lubię się tak ubierać, ale... Uroczyście. Tak, ale to dawniej, no mogliby niektórzy powiedzieć, że specjalne tylko takie długie ubrania, wszędzie, nigdy jakiegoś spodni, tylko takie, dokładnie takie, dokładnie taka długość. Albo to należy robić w dzień święty, tego nie należy. Są przepisy według Boga. Bóg nam powiedział według 58 rozdziału Izajasza i inne miejsca, że nie należy podróżować, co należy robić w sabat, czego nie należy unikać. Ale są ludzie, którzy dokładnie wytyczają. Tak. To już są fanatyczne pojęcia. To według mojego kontaktu z Bogiem, ja to tak rozumiem i ja zdam z tego rachunek. No weźmy taki konkretny przykład Żydów, którzy teraz, no to już są inne warunki, ale przed wojną trzeba było zapalić ogień, no i w soboty jakiś tam posiłek przygotować. To sami nie zapalili ognia, ale innych Polaków prosili, żeby im zapalić. No jak? Jest to fanatyczne, czy nie? Fanatycy przede wszystkim chcą dostosować innych do swojego światopoglądu. I to właściwie jakby mają klapki na oczach przysłonięte i dążą do swojego celu, prawda? Za wszelką cenę po prostu. Mhm. Tak, i wydaje mi się, że najgorsze jest to, że mają tylko ten jeden aspekt jakby wiary przed sobą i nie widzą człowieka w tym wszystkim. A Bóg wręcz odwrotnie. Tak. To, co Bóg zrobił wszystko dla człowieka. Fanatycy często uważają się za lepszych, za sprawiedliwszych i to, co oni uważają, to jest najlepsze. Tak. Są tacy, którzy mówią, no Pismo Święte daje przykazanie, żeby nie czynić żadnej rzeczy. No to nie wolno tego, nie wolno tamtego. Już jak jesteśmy przy Żydach, to oni nie jedli jajka, które kura zniosła w sobotę. Ja pamiętam, tak w gronie adwentystów kiedyś dyskutowali na ten temat, czy można zerwać jabłko. Jesteśmy na przykład w przyrodzie czy w ogrodzie. Czy można zerwać jabłko i zjeść? Bo inni powiedzieli, po co rwać jabłko, jak można podnieść sobie, jeśli jabłka spadają. Jak? Więc jak spadają, to po co zrywać? No i można dojść do takich absurdów. Ja później takim ludziom odpowiadam, żeby nie czynić żadnego, to nie mrugać też oczami, bo co robisz? Mrugasz. To jest robota, mruganie. Więc można dojść do skrajności. I dlatego trzeba dokładnie czytać Pismo Święte, naprawdę studiować, co jest słuszne, a co nie. Ale gdy odrzucimy Pismo Święte, to na czym będziemy się opierać? Na czym? Na ludzkich poglądach, emocjach? No właśnie na tych wyobrażeniach naszych. Na wyobrażeniach. Ale... Bo mówimy o ożywieniu i ostatnie tematy nasze są o tym. Ożywienie jest czymś potrzebnym w naszym życiu, tak? Ale tak naprawdę to musimy mieć taką wizję tego ożywienia, że to jest nasze osobiste doświadczenie z Jezusem, tak. I tak naprawdę poznanie Jego. Na tym się opiera. Poznanie Boga. Jeżeli mam pragnienie Go poznać, to będę w każdym aspekcie szanować Jego wolę. I to, co pisze, jeżeli chodzi o stronę Jego prawa i to, co dotyczy ludzi, to jest wszystko, to jest właśnie osoba Jezusa Chrystusa czy Boga. Jeżeli ją poznamy, to zupełnie zmieni nam się światopogląd, myślę. Dobrze. A teraz cuda. Cuda
Słyszałem, dzieją się no, w różnych kościołach chrześcijańskich i podobno nie tylko chrześcijańskich. No jeśli ktoś naprawdę oddaje się Bogu i czyni cuda, no inni patrzą tam i mówią, no to musi być prawda, jeśli już cuda się dzieją, ktoś potrafi czynić cuda. Czy to jest argument na rzecz prawdy? I cuda naprawdę się dzieją. Także musimy tu sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie cuda to, o może to jest jednego złego pochodzi. Cuda są, musimy mieć tylko świadomość, tak mi się wydaje, że pochodzenia cudów mogą być tylko zwojaki. Tak, albo są to cuda Boże, albo są to pochodzenia szatańskiego. Więc tu jest cała kwestia, żeby rozpoznać to, jakim duchem są kierowane i od kogo pochodzą one. I tu znowu wychodzi nam Słowo Boże naprzeciw, tak, naszym problemom i dylematom i trochę nam o tym mówi. Tak. No ja pamiętam, jak było takie ogłoszenie, że będzie specjalne nabożeństwo z uzdrowieniami. To reklamowano w prasie, to gdzieś chyba na stadionie nawet miało być. Mnóstwo ludzi tam jechało. Ja nie byłem, nie widziałem, ale podobno działy się różne rzeczy nadzwyczajne. No, czy to nie jest działanie Boże właśnie? Tak by trzeba się nad tym zastanowić. Może ja powiem. Kiedyś, wiele, wiele lat temu, byliśmy w Szwajcarii na takim, to było pentakostalne spotkanie wieczorem i wyszło parę osób, które powiedziały, zaczęły mówić innymi językami i inne osoby, jedna osoba mówiła jakimś innym językiem, a te inne miały tłumaczyć. I każda z tych osób co innego rozumiała. Wiem o tym, że to była taka niesmak, taka konsternacja. Wiem, że na tym spotkaniu nie było czytane Słowo Boże. Tam były tylko śpiewy, uniesienia rąk i hałas, wielki, wielki hałas. I wiem, że to nie było Boże spotkanie. No, ja byłem też wtedy tam, więc jeden coś tam mówił, czy raczej dziewczyna taka mówiła jakimś niby obcym językiem, a później trzy osoby wychodziły i mówiły, co ona powiedziała. I każda z tych osób co innego mówiła. Ten mówi, że ona to mówiła, ten mówi, że to. No więc jak jedno mówiła, to jedno, nie mogło być różnych rzeczy. Czyli mogą być też takie zwiedzenia i to musimy być świadomi. A Pismo Święte mówi, że szatan też czyni cuda. I dlatego też to nie może być dla nas argumentem. Ale teraz takie pytanie. Są przypadki, kiedy w tych różnych kościołach, gdzie uważamy, że oni idą błędną drogą, no ktoś tam się nawraca i zostawia alkohol, papierosy załóżmy, jest zmiana życia. Czy to jest zwiedzenie? Co myślimy o tym? Może powiem tak, że skoro wiemy, że szatan na przykład zsyła choroby i wprowadza człowieka w grzech, czy szatan może zabrać chorobę? Czy może nas z grzechu jakby w cudzysłowie wyzwolić, prawda? Może. Na chwilę. I tutaj musimy patrzeć na w perspektywie czasu, czy rzeczywiście to oświęcenie i zmiana życia i to wszystko jest w kontekście Słowa Bożego, się zgadza wszystko. Bo szatan, właściwie mu o to chodzi, żeby wprowadzić jak największy zamęt. Żeby człowiek myślał, że to jest od Boga, a tak faktycznie nie jest to od Boga. Musimy być tutaj bardzo ostrożni. Ale może być też tak. Pismo Święte nam mówi, że Duch Święty działa na wszystkich ludzi, bo chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I niektórzy przyjmą pewne prawdy od Boga, czy nawet
pewnym stopniu zreformują swoje życie. Nie musimy w takim razie oceniać tego, jak przestał pić, to dobrze, chwała Bogu za to. Wszystko jedno, od kogo to pochodzi, to jest dobre. Natomiast jeśli inne elementy nie są zgodne z Pismem Świętym, to powiemy, no dobrze, idziesz tą drogą, że nie pijesz. Ale jeszcze są inne elementy, które są ważne. Także gdy chodzi o ożywienie i reformację, to wszystko musi się opierać w 100% na Słowie Bożym. Jeśli nie, to będzie cząstkowe. I Bóg będzie oceniał nas i innych ludzi, ale On chce, żebyśmy przyjęli całe Słowo Boże. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Amen. Pomodlimy się na zakończenie. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie za te rozważane Słowo Boże. Dziękujemy Tobie za to, że nam go dałeś. Dziękujemy za Twoje prawo. I Panie, które może nas ustrzec od błądzenia. Pomóż nam, Panie, mieć oczy otwarte. Niech tu Twój Święty nas prowadzi, żebyśmy Tobie zawsze byli wierni, żebyśmy studiowali Twoje Słowo, żebyśmy do innych odnosili się z miłością, Ciebie kochali i innym pokazywali miłość, która poprzez Ciebie będzie w nas, żebyśmy umieli w sposób delikatny, taktowny i wyrozumiały odnosić się do czyichś błędów i do ludzi z miłością. Proszę, Ojcze Niebieski, abyś błogosławił nam i abyśmy nigdy od Ciebie nie odeszli. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję za wspólny udział. Dziękuję internautom za słuchanie, za przemyśliwanie nad tymi zagadnieniami. Zapraszam na kolejne spotkanie. Będziemy omawiali zagadnienie reformacji, która powinna być wynikiem ożywienia. Zapraszam na kolejny tydzień.